Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Problem z informacjami rządu dotyczącymi stanu przygotowań Polski do kolejnych fal pandemii polega na tym, że dotąd w dużym stopniu rozmijały się one z rzeczywistością. Zapewnienia o doskonałym przygotowaniu szpitali, dostatecznej ilości środków ochronnych czy wystarczającej liczbie lekarzy i personelu pomocniczego okazały się jedynie propagandową fasadą. Dziś mówimy o efektach kryzysu i zapaści w ochronie zdrowia, czego widomym znakiem jest obecnie najwyższa od 5 dekad nadumieralność. Cieniem na dotychczasowych informacjach rządu kładą się dodatkowo afery z maseczkami od instruktora narciarstwa czy bezużytecznymi respiratorami zakupionymi od byłego handlarza bronią. Wymierne straty finansowe, jakie na tego rodzaju transakcjach poniósł Skarb Państwa, to w tym wypadku również pieniądze, które mogłyby uchronić przed pogłębiającym się kryzysem tak newralgicznych obszarów ochrony zdrowia jak onkologia, kardiologia czy psychiatria. Równie wadliwy był od samego początku sterowany centralnie Narodowy Program Szczepień. Usprawnienie tego procesu nastąpiło wtedy, kiedy częściowo organizację tychże szczepień przekazano samorządom terytorialnym. Na to wszystko nakłada się entuzjastycznie ogłaszane przez premiera zwycięstwo nad pandemią w czasie kampanii wyborczej. Nie powinna zatem budzić zdziwienia nieufność, z jaką przyjmujemy w Senacie każdą kolejną informację, która płynie do nas od przedstawicieli rządu. Jest zatem, Wysoki Senacie, pilna potrzeba rozwiązania kilku problemów i zadania kilku bardzo ważnych pytań. Nawet jeżeli zostaną one dziś bez odpowiedzi, to bezwzględnie powinny wybrzmieć w przestrzeni publicznej. Polska jest na 21. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem odsetka zaszczepionych. To smutna informacja. Nie osiągnęliśmy zatem bezpiecznego poziomu odporności. I jakże ważne, jakże istotne dzisiaj okazują się postulaty przedstawiane na kolejnych spotkaniach Senackiej Komisji Zdrowia, mówiące o tym, aby umożliwić szczepienie się Polaków w każdym POZ-cie. Mamy 26 tysięcy POZ-ów w całym kraju, ale rząd ogłosił konkurs, postawił trudne do przyjęcia warunki, przez co dostęp do szczepień był w wielu miejscach bardzo utrudniony. Dzisiaj powinniśmy również zadać pytanie, kiedy media publiczne zaczną spełniać misję publiczną i przestaną ściągać, pobierać opłaty za kampanię reklamową. Bezpłatną kampanię reklamową wśród wielu prowadziła przede wszystkim TVN i Gazeta Wyborcza. Przypomnę, że w okresie od grudnia 2020 roku do marca tego roku Telewizja Polska otrzymała za taką reklamę około 2,5 miliona złotych. Polskie Radio ponad 1,5 miliona złotych. Telewizja Republika 200 tysięcy. Wydawca Gazety Polskiej codziennie niemal 250 tysięcy złotych. Telewizja Republika 200 tysięcy złotych, o tym już mówiłam. Fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka 500 tysięcy złotych. Nie wspominając już o innych mediach. Po trzecie, nie usłyszałam również, a to budzi nas duży niepokój, ostatnie stanowisko Episkopatu i mam pytanie, czy rząd ma jakikolwiek pomysł na to, aby doprowadzić do złagodzenia niedorzecznego wprost stanowiska Episkopatu Polski, który w swoim komunikacie przestrzegał wiernych przed przyjmowaniem szczepionek 2 spośród 4 producentów.
Działanie to z pewnością doprowadziło do gwałtownego spadku poziomu zaszczepień, szczególnie wśród seniorów. Nie znamy też, czy istnieje jakiś konkretny, przejrzysty i zatwierdzony plan bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. Nie wiemy do dziś, jak będzie wyglądała organizacja pracy placówek oświatowych. Warto też jest wiedzieć, czy rząd ma plan, aby powstrzymać odpływ kadry medycznej, zarówno wśród lekarzy, jak i wśród ratowników medycznych czy średniego personelu medycznego. A jest to bardzo ważne, szczególnie w obliczu zapowiadanego strajku w służbie zdrowia. Wiadomo jedno, że konkretne zagrożenia, a przed takim stoimy, wymagają bardzo konkretnych i bardzo precyzyjnie zaplanowanych przygotowań. Jak dotąd działania rządu były jedynie doraźne, chaotyczne, dlatego obawy o brutalną, kolejną, oby nie, weryfikację rządowych zapewnień przez praktykę życiową z dnia na dzień narastają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani senator.